Hej, cześć, witajcie z tej strony, z Maslo. A w dzisiejszym materiale przetestujemy stację roboczą Morele Pro Studio P4000. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. Bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Jakiś czas temu Kamil testował komputer do gier za 13 tysięcy. No, a ja dostałem profesjonalną stację roboczą, bo... Praca, praca! Okej, żarty na bok. W dzisiejszym materiale przecioram ten komputer w aplikacjach dla twórców oraz oczywiście w testach syntetycznych. Ten komputer skierowany jest głównie dla osób, które pracują w pakiecie Autodeska bądź w pakiecie Adobe. Myślę, nie powinno to dziwić ze względu na specyfikację, którą właśnie teraz chciałbym zaprezentować. Ten komputer wyposażony jest w procesor Threadripper 2950X. Jest to 16-rdzeniowa 32-wątkowa jednostka. Całość pracuje na płycie głównej MSI X399 SLI Plus. Mamy tutaj dodatkowo 64 GB pamięci DDR4, które pracują z częstotliwością 2933 MHz, czyli maksimum, które wspiera ten chipset. No i oczywiście pamięci pracują w konfiguracji Quad Channel. Wszystko to współgra z kartą Quadro P4000. Oczywiście ta konfiguracja nie jest stała, są także inne, które możecie wybrać. Oczywiście nie mogło na początku zabraknąć Cinebencha, który, no myślę, w takim wydaniu, jakim jest Threadripper 16-rdzeniowy, no jest w swego rodzaju hipnotyzujący. Patrząc na to, jak te kwadraciki szybko zapełniają ekran i naszym oczom ukazuje się gotowy obrazek, no jest coś w tym magicznego. Uzyskujemy wynik na poziomie 7052 punktów. Nieźle, przebiliśmy 7K. Cinebench R15, to pójdzie szybko. 3130 CB w R15. Skoro mówimy już o Cinebenchu, no to pod obciążeniem w R20 procesor pracuje z taktowaniem 3602 MHz oraz napięcie na rdzeniu wynosi 1,1 V. Tego typu sprzęty przeznaczone są do pracy w bardzo długim czasie pod maksymalnym obciążeniem, dlatego pomyślałem, że fajnie będzie sprawdzić kulturę pracy takiego zestawu. W pomieszczeniu, które ma 23 stopnie, odpaliłem Prima 9.5 z testem Small FFTS oraz Furmarka. No i tak sobie komputer działał przez pół godziny. Procesor zatrzymał się na 68 stopniach, natomiast temperatura GPU wynosiła 81 stopni. Hałas pod obciążeniem z boku obudowy w odległości 40 cm wynosił 40,2 dB, natomiast hałas podczas obciążenia 10 cm od frontu wynosił 39,4 dB. W spoczynku analogicznie było to 39 i 37,9 dB. Pozostając przy testach syntetycznych, uruchomiłem tutaj Foronix Test Suite. Wybrałem test enkodowania X264 oraz FFmpeg. Dodatkowo przeprowadziłem testy kompresji w 7-zipie oraz gzipie. Dalej przechodzimy do programu, z którym ja się bardzo utożsamiam, ponieważ większość filmów, które tutaj oglądacie, właśnie w nim powstaje. Mowa tutaj o DaVinci Resolve, który w pewnym sensie korzysta z dobrodziejstw akceleracji CUDA. Jednakże no, można tutaj zauważyć, że podczas zwykłej pracy na linii czasu, no to taka karta graficzna raczej się nudzi. To samo jest przy renderze. Oczywiście karta graficzna rozwija skrzydła w momencie, kiedy chcemy cyfrowo wystabilizować jakiś klip. Wtedy tutaj rzeczywiście Quadro pokazuje pazur. No i taka stabilizacja odbywa się w mgnieniu oka. Generalnie cały program działał wyśmienicie i nie mam żadnych zastrzeżeń co do jego pracy. Render materiału 4K, który trwał 15 minut 50 sekund, zajął 10 minut 46 sekund. No i materiał w 1080p, który miał 13 minut i 56 sekund, zrenderował się aż w 3 minuty i 11 sekund. Premiere Pro to program bardzo zasobożerny. Przykładowo RAM-u zje tyle, ile znajdzie. Jednak dla takiego potwora, jakim jest ten zestaw, nie stanowi to większego wyzwania. Premiere Pro działa tutaj bardzo dobrze, nawet na dość złożonym projekcie z color gradingiem.
Premiere Pro akurat w tym wydaniu będzie bardziej procesorożernym programem niż graficznym, ze względu na to, że tylko część efektów wykorzystuje akcelerację CUDA w przypadku tego softu. Natomiast render tego projektu z PGA w 4K, który ma 16 minut 41 sekund, za pomocą programowego encodera zrenderował się w 15 minut 21 sekund. Kolejnym programem, który wziąłem pod lupę, był Adobe Photoshop. I tutaj przetestowałem go benchmarkiem z Puget Systems. Uzyskujemy tam ogólny wynik w wysokości 875 punktów, a pozostałe wyniki wyświetlają Wam się teraz na ekranie. Blender Render. W przypadku Blendera zastosowałem tutaj dwa testowe projekty. Pierwszym projektem jest Classroom. Procesor jest w stanie zmielić ten projekt w 6 minut i 6 sekund. Natomiast gdy weźmiemy projekt dwóch modeli BMW, render takiego obrazka zajmuje 2 minuty i 1 sekundę. Natomiast gdy uruchomiłem render za pomocą GPU, obrazek skończył się renderować w 6 minut i 20 sekund. Myślę, do tego momentu te testy bardziej skupiały się jednak mimo wszystko na procesorze niż na karcie graficznej Quadro. No i właśnie, porozmawiajmy troszeczkę na temat kart graficznych Quadro. Jako że ja jestem na studiach programistycznych, no przyznam się szczerze, za dużej styczności z CAD-em czy 3DS Maxem nie miałem. Karty graficzne Quadro są skierowane przede wszystkim do inżynierów, do bardzo specjalistycznych zadań. No i oczywiście profesjonalistom nie trzeba tłumaczyć, do czego te karty się nadają lub do czego się nie nadają. Natomiast jeżeli ktoś z Was chciałby posłuchać, to zapraszam. Seria Quadro to przede wszystkim duża wydajność na liczbach zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji. Karty Quadro tak naprawdę rozwijają swoje skrzydła w pakietach programów Autodesk, no a zwłaszcza w CAD-owskich. Taka karta Quadro pokaże pazur w momencie, gdy będziemy mieli jakiś bardzo skomplikowany model i będziemy chcieli uruchomić symulację w czasie rzeczywistym. Oferują także możliwość podłączenia znacznie większej ilości monitorów. Przykładowo testowana przeze mnie karta P4000 pozwala na podłączenie 4 monitorów o rozdzielczości 5K. Oferuje także głębię barw 10 bit. Te karty mają zdecydowanie bardziej rozszerzoną gwarancję, no i zapewniają bezawaryjną pracę. Dodatkowo Nvidia robi bardzo wiele, aby karty Quadro były certyfikowane przez dużych dostawców oprogramowania. No i rzeczywiście, w tych programach karty Quadro wykazują pewne wartości dodatnie względem GeForce'ów. No bo koniec końców wszystko sprowadza się do stabilności działania, bo kupując Quadro chcemy mieć po prostu pewność, że karta nas nie zawiedzie, albo że sterownik zacznie odwalać jakieś jajca. Wydajność takiej karty Quadro bardzo prosto zmierzyć benchmarkiem SpecView Performance 13. Bazuje on na plikach 3DS Maxa, Mai, a także CAD-owskich. Karty Quadro zdecydowanie lepiej wypadają w testach Kati oraz NX Siemensa, no gdzie na dobrą sprawę zmiotą z powierzchni ziemi każdego GeForce'a. Teraz chciałbym, abyście zapoznali się z wynikami. Do porównania wrzuciłem także popularny test V-Ray, a wyniki prezentują się następująco. Na sam koniec zostawiłem sobie Luxmark i tak prezentują się wyniki. Chciałbym tutaj jeszcze na moment wrócić do tego Threadrippera, jako że ten konkretny zestaw kierowany jest raczej bardziej pod studio, tak? Gdzie ktoś modeluje coś w 3D, pracuje w AutoCADzie czy montuje jakieś materiały wideo. Troszeczkę można powiedzieć, że po macoszemu potraktowałem tego Threadrippera. Przykładowo ja w poprzedniej pracy na bardzo podobnym Threadripperze stawiałem 25 maszyn wirtualnych, które działały bez najmniejszego problemu. Oczywiście taki Threadripper sprawdzi się również w bardzo złożonych kompilacjach. Przykładowo jeżeli ktoś z Was, nie wiem, chciałby sobie skompilować Firefoxa, no to takie rendery będą naprawdę szybkie ze względu na ilość wątków tego procesora. I oczywiście na te wszystkie tematy można by się rozgadać zdecydowanie bardziej. Jako
jako że jest to sprzęt skierowany głównie do jakiegoś studia, no to pozwoliłem sobie pominąć po prostu te kwestie. I jeszcze jako taki fun fact na sam koniec dorzucę, że gdyby ktoś z Was zastanawiał się, czy można renderować film w 4K w Adobe Premiere i w międzyczasie grać w Wiedźmina na Uber, to tak, da się to zrobić bez najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś z Was pracuje w domu i nie wiem, w czasie renderów lub po pracy chciałby sobie na takim zestawie pograć, no to również będzie to możliwe, aczkolwiek no wiadomo, nie do tego ten komputer został poskładany. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS!